święty rok miłosierdzia. I o miłosierdziu słyszymy bardzo, bardzo wiele. I jest to bodajże taki temat, mówiąc mądrze teologiczny, który jest obecny w naszej świadomości, w naszej modlitwie. Może już dzisiaj na pierwszym miejscu, szczególnie w Polsce, z której wiemy, tak jak mówił Jan Paweł II, że wyszła iskra Bożego Miłosierdzia za przyczyną świętej siostry Faustyny i jej spowiednika błogosławionego księdza Michała Sobocko. Temat miłosierdzia jest nam bliski, jest obecny jakby bardzo mocno w naszym życiu. Koronka Bożego Miłosierdzia, święto Bożego Miłosierdzia, czyny miłosierdzia, do których jesteśmy wezwani, to wszystko jakoś bardzo mocno nam towarzyszy. Ale chociaż orędzie o miłosierdziu, bardzo ważne orędzie o miłosierdziu, orędzie, którego Pan Jezus domagał się, aby z całą mocą było głoszone i obiecywał ogromne łaski tym wszystkim, którzy się zaangażują w głoszenie orędzia o Jego miłosierdziu, z którego uczynił Pan Jezus w jakimś sensie niezwykłe narzędzie przypomnienia o wielkiej swojej miłości do człowieka w bardzo konkretnym momencie dziejów. Ja tak na własny osobisty użytek przekładam prawdę o modlitwie o miłosierdzie, o kulcie miłosierdzia, do którego wzywał Pan Jezus, na bardzo konkretną rzeczywistość świata, w którym żyjemy. Nawet biorąc pod uwagę jeden aspekt funkcjonowania współczesnego świata, gdybyśmy mieli wziąć ilość zbrodni, dzieciobójstwa w łonach matek, tylko tą jedną rzecz z ostatnich pół wieku, gdybyśmy mieli tą liczbę dziesiątków i setek milionów istnień zamordowanych, pomnożyć przez ilość ojców i matek, którzy wyrazili na to zgodę. Jeśli mieli pomnożyć to przez ilość lekarzy, pielęgniarek, którzy w tej zbrodni wzięli udział, gdybyśmy mieli wziąć i pomnożyć tą liczbę milionów dzieci przez liczbę ustawodawców prawnych, członków parlamentów, którzy na takie ustawy się zgodzili w różnych częściach świata, mielibyśmy niewyobrażalną, możliwe, że niemalże równą liczbie dzieci żyjących ludzi na świecie. A co w związku z tym, gdybyśmy mieli wobec tych osób zastosować wobec prawa kanonicznego, to grzech, aborcji jest grzechem powodującym ekskomunikę przez sam fakt takiego czynu, czy zgody, czy współpracy z tym czynem. To znaczy, że tyle ludzi jest automatycznie oddzielonych od świętego Kościoła, pozbawionych łask, a więc skazanych na piekło. Gdyby patrząc z taką matematyką na ludzkość dzisiejszą, to trzeba się chwycić za głowę. Myślę, że mocne wezwanie o miłosierdzie Boga, do miłosierdzia, o kult Bożego Miłosierdzia, o zwrócenie się do Bożego Miłosierdzia jest bardzo odpowiada na to, co się dzieje w świecie. Powiedziałem tylko w tym jednym aspekcie. Nie mówię już o wojnach, o zbrodniach, o ludobójstwach, o bardzo wielu innych rzeczach, które się działy i dzieją na świecie. Trzeba nam rzeczywiście miłosierdzia Bożego jako jedynego ratunku dla ludzkości. Ale chociaż, jeszcze raz mówię, kult Bożego Miłosierdzia jest czymś priorytetowym, niesłychanie ważnym, danym nam przez Boga na nasze czasy, dla nas, dla naszych bliskich, dla naszej ojczyzny. To jednakowoż oczywiście tam, gdzie działa łaska Boża, to musi działać też przeciwnik tej łaski, to znaczy diabeł. I tam, gdzie dzieją się rzeczy Boże, to każdy mądry, czytający Słowo Boże i rozumiejący świat, uczeń Chrystusa wie, że tam także przychodzi diabeł. Bo był i pod krzyżem, i w ogrodzie, i w każdym.
innym miejscu, pragnąc zniweczyć, zniszczyć dobre dzieła Boże. Tak samo jest tutaj, w tym miejscu. Diabeł chce wypaczyć miłosierdzie Boże, po to, żeby ono przestało działać. Chce wypaczyć kult Bożego miłosierdzia, po to, żeby ludzi uśpić, a nie po to, żeby z tego miłosierdzia Bożego korzystali. Bóg daje jako szansę, przypominając nam i podając nam pewne kolejne narzędzie odsłonięcia nie czegoś nowego. Bo miłosierdzie Boże, tak jak zresztą Pan Jezus mówił do siostry Faustyny, że On odświeża tą świadomość tego, co było od zawsze, bo zawsze jest, był miłosierny. Ale po to, żeby dać coś człowiekowi niesłychanie ważnego. Kolejne przywołanie, przypomnienie, kolejne odniesienie do Niego, do Boga miłosierdzia. Ale równocześnie dzisiaj mamy bardzo silne działanie, które niesłychanie wypacza nam pojęcie miłosierdzia. Dlatego mógłbym nazwać tę katechezę, o której chciałbym się podzielić z Wami, prawdziwym i fałszywym obrazem Bożego miłosierdzia. Dzisiaj mamy bardzo często, tak jak powiedziałem, przywołanie prawdy o miłosierdziu. Ale bardzo często to przywoływanie tej prawdy powoduje, czy jest argumentem, przez który ludzie uważają, że nic nie muszą robić ze swoim życiem, ponieważ Bóg jest miłosierny. Ponieważ miłosierny Bóg, jak niektórzy mówią nawet tak, nie może sprawiedliwości wypłacać karą za grzech. Ponieważ miłosierny Bóg nie może tak nieszczęsnego, pogubionego człowieka skazywać czy karać. I tak ujęte, wypaczone, poodcinane całości stwierdzenia prowadzą do tego, że człowiek nie tylko nie zanurza się w Bożym miłosierdziu, ale jeszcze tak pojmowane i przekazywane miłosierdzie powoduje, że człowiek usypia się sam, nie walczy o swoje życie, nie walczy o swoje zbawienie, nie walczy ze złem, nie walczy z grzechem, nie walczy z diabłem, ponieważ wydaje mi się, że to do niego absolutnie nie należy, on jest przecież zbyt słaby, aby przeciwstawiać się, walczyć. Ja mogę tylko ulegać swoim słabościom, a Bóg miłosierny jakoś to za mnie załatwi. To jest jedna odsłona fałszywego przepowiadania czy głoszenia, czy takiego wykastrowanego głoszenia miłosierdzia, to znaczy pozbawionego bardzo istotnych, czy wręcz głównych swoich przesłanek, a pozostawiając pewną otoczkę, nie tylko zewnętrzną. Ta otoczka zewnętrzna powoduje, że ci, którzy mienią się być głoszącymi kult Bożego miłosierdzia, nie zajmują się Bogiem, który daje nam siebie w tajemnicy swojego miłosierdzia, który staje, tak jak czytamy w dzienniczku siostry Faustyny, obok człowieka, wchodzi w jego życie, przychodzi do jego sytuacji, aby dać mu siebie. Ale kierują to miłosierdzie do siebie nawzajem, do ludzi. Dzisiaj niektórzy mówią, że prawda o Bożym miłosierdziu to jest litowanie się tylko nad innymi ludźmi. To jest zajmowanie się tylko i wyłącznie doczesną stroną ludzkiego życia i problemami, jakie człowiek ma w tym doczesnym życiu. Że miłosierdzie Boże to jest po to tylko, nie mówię, że zupełnie nie, tylko po to, aby zajmować się ludźmi biednymi, z marginesu, mającymi jakieś kłopoty, trudności, pogubionymi, grzesznymi, że trzeba się nad nimi litować i pokazywać im swoją pomoc. Tak, bliźniego mamy kochać, ale nie zawiera się to i tylko w prawdzie o Bożym miłosierdziu. I prawda o Bożym miłosierdziu to nie jest przepowiadanie litości nad tym światem.
ponieważ ten świat był, jest i niestety będzie poddany działaniu złego ducha, to znaczy dla przeciwnika, człowiek jest, był i będzie. Tak jak mówił Pan Jezus. Tutaj na ziemi toczy się walka o ludzkie zbawienie. W przepowiadaniu często dzisiaj o Bożym miłosierdziu zapomina się, że to miłosierdzie, o które dopomina się Pan Jezus w rozmowach z siostrą Faustyną i dyktując je jako swojej sekretarce, orędzie o Bożym miłosierdziu. Jest to orędzie, którego celem jest wyrwanie człowieka z drogi wiodącej do piekła. To znaczy do wiecznej, nieprzerwanej i nigdy nie zakończonej kary, jaką doświadczy człowiek, który z miłosierdzia nie skorzysta. Zapominamy w dzisiejszym czasie i rzadko kiedy, ja sobie nie przypominam kilkunastu lat mojego kapłaństwa, bym słyszał więcej niż raz czy dwa głoszenie o piekle. O tym, jak jest straszny los tych, którzy tam trafią na całą wieczność. Jakie straszne, tak jak Kościół przez całe wieki uczył ich formułowo, są kary, na których człowiek doświadcza w swoim intelekcie, w swoich zmysłach, w swoim ciele. Różne to są kary. Różne są to cierpienia. Kościół o tym mówi dzisiaj, się o tym nie mówi. Więcej też bardzo wielu współczesnych teologów wprost czy nie wprost powtarza herezję z pierwszych wieków chrześcijaństwa, jakoby piekło było puste, albo nikogo w nim nie ma, bo nie ma się właśnie miłosierny Bóg, by nie dopuścić, aby coś tak strasznego mogło spotkać człowieka. Padają tak więc, tak jak powiedziałem, tutaj bardzo wiele różnych, niejasnych, błędnych, czy ograniczonych, czy wypaczonych stwierdzeń i głoszeń dotyczących Bożego Miłosierdzia, wielkiej, potrzebnej, niesłychanie istotnej prawdy, czy przymiotu, o którym Pan Jezus mówi, że jest to przymiot najważniejszy, mówiący o nim najwięcej. Prawda o Jego miłosierdziu. Czym jest więc Boże miłosierdzie wobec tylu różnych zdań i sytuacji, które dolega się, czy komentuje się Boże miłosierdzie, różne ludzkie sytuacje w życiu? Czym jest, jak Kościół zawsze przez wieki naucza o Bożym miłosierdziu? Czym ono jest? Po pierwsze, samo słowo miłosierdzie, po łacinie misericordia, składa się z dwóch słów: miser i cor. Miser to znaczy, to jest przymiotnik, który oznacza nędzny, marny, godny litości, biedny, jakby nic, coś strasznie biednego, mizernego, coś strasznie nędznego, miser. Kor to serce. Serce to jest źródłem najszlachetniejszych, najpiękniejszych, największych uczuć, to jest źródłem miłości, najpiękniejszych porywów, woli, najpiękniejszych ludzkich decyzji. Jeżeli wiemy, że mówimy o miłosierdziu Boga, no to mówimy o sercu Boga. Można by powiedzieć, że to słowo łączy w sobie miser, czyli nas, to my jesteśmy nędzą, skor z sercem Boga. To jest połączenie tych dwóch rzeczywistości. Spotkanie naszej nędzy, naszej marności z wielkim sercem Boga, z miłością Boga. To jest miłosierdzie. Spotkanie tych dwóch rzeczy. Miłosierdzie, mówi Pan Jezus do siostry Faustyny, jest najważniejszym przedmiotem Boga. Dlaczego? Ponieważ, drodzy moi, jest ono jakby u źródła wszystkich
działań Boga, wszystkich działań Boga, wszystko, co się dzieje na świecie, od stworzenia świata począwszy, jest z miłosierdzia Bożego. To znaczy, używając tego tłumaczenia, tego słowa, jest pewnym działaniem miłości Boga wobec marnego, nędznego, mizernego stworzenia, jakim jest człowiek. Wszystko pochodzi z tego. Wszystko. I dlatego Bóg w ogromie swojej litości, w ogromie swojej miłości, w ogromie swojej dobroci zwraca się do człowieka. I to jest miłosierdzie. I tu nie chodzi tylko o to, że w miłosierdziu będziemy podkreślali, jakie trudne życie ma dzisiaj człowiek, jakie kłopoty, jakie błędy, jakie grzechy, jakie choroby go spotykają. I to jest to mizer. Nie. To mizer jawia się w zestawieniu z wielkością Boga. My jesteśmy mizer w zestawieniu z tym kochem, z tym sercem Boga, z Bogiem. Bo my dla Boga jesteśmy jak pyłek, jak nic. Przy Bogu jesteśmy niczym. Więc wszystko, co jest na tym świecie, jest z dobroci Boga. Więcej, wszystko, co jest na tym świecie, każdy z nas, wszystko, co jest stworzone na tym świecie, co widzimy i oglądamy, jest niekonieczne, żeby było. Bóg to wszystko w swojej dobroci powołał do istnienia. Nie musiał tego zrobić, ale zrobił, bo tak chciał. To wszystko jest jak, nie wiem, jakieś rzeczy, które człowiek wytwarza. Może wytwarzać, a może nie. Jakieś drobiazgi. Bóg to wszystko zrobił w ogromie swojej dobroci. Nas powołał do życia, stworzył ten świat, dał nam naszych bliskich, dał nam dzieci, wnuki. To wszystko jest z dobroci Boga. Wszystko jest z dobroci Boga. I wszystko, co jest na tym świecie, i to nawet, że rano wstajemy, i to, że możemy tutaj być, wszystko, cokolwiek byśmy wymienili przez cały dzień, każdego dnia naszego życia, jest z łaski Pana Boga. Będzie mówił święty Paweł aż do góry w swoich listach, nic nie jest z nas, nic od nas nie pochodzi. Nawet nasze dobre pragnienia pochodzą od Boga, nasze dobre czyny pochodzą od Boga. Wszystko pochodzi poza złem, którego my jesteśmy autorem sami. Wszystko pochodzi od Boga, wszystko dobre, wszystko, co jest, pochodzi od Boga. To jest wyraz Jego ogromnej łaski. Dlatego, kiedy mówimy, że przymiot Bożego Miłosierdzia jest największym przymiotem Pana Boga, tak, ponieważ miłosierdzie Boga jest obecne we wszystkim, co jest. We wszystkim. Nawet jak przechodzimy obok drzewa, na ulicy widzimy, że on rośnie, to rośnięcie jego jest przejawem Bożego Miłosierdzia, bo tak, że nie byłoby tutaj, gdyby Bóg tego nie chciał. Wszystko pochodzi od Boga. I o tym mówi przede wszystkim miłosierdzie. Wszystko pochodzi od Boga. Jakie są główne dwa działania Bożego Miłosierdzia? Pierwsze działanie Bożego Miłosierdzia to jest stworzenie człowieka i stworzenie świata. Tak jak powiedziałem, Bóg powołuje do istnienia człowieka ten świat w sposób absolutnie dobrowolny. My nie jesteśmy konieczni Panu Bogu do niczego, nie jesteśmy konieczni dla istnienia tego świata do niczego. Nic możemy być, może nas nie być. Nic to w świecie nie zmieni. A nawet gdyby tego świata nie było, to Pan by nie potrzebował go do niczego. Wszystko, co mamy, jest darem Boga. Bóg jest tak niesłychanie hojny i tak byśmy jednocześnie powiedzieli bogaty, że po prostu emanuje z Niego ta dobroć. Wylewa się z Niego i Bóg się rozdaje, rozdaje człowiekowi istnienie, życie, wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. I to jest pierwsze działanie miłosierdzia Bożego, że Bóg nam wszystko dał.
I co z tego ma wynikać? Co oznacza dla nas ta prawda o tym pierwszym przejawie Bożego miłosierdzia? To oznacza to, że my mamy jakoś odpowiedzieć na to miłosierdzie. Mamy jakoś na to miłosierdzie odpowiedzieć, w jaki sposób. Oczywiście nie wypłacimy się Panu Bogu w żaden sposób, nie zwrócimy Mu niczego, bo tak jak powiedziałem, wszystko mamy od Niego. Nie możemy Mu nic dać, czego byśmy nie posiadali od Niego. Nic zupełnie. Możemy najwyżej zwracać to, co otrzymujemy od Niego, na przykład naszą wolę. Ale dla nas odpowiedź na to Boże miłosierdzie, na ten pierwsze działanie Bożego miłosierdzia jest taka, że człowiek po prostu w swoim życiu uznaje, że wszystko ma od Boga i że wszystko w jego życiu od Boga zależy. To nie wiem, uznać po prostu tę prawdę i uczynić z niej treść swojego życia. Uznać tę prawdę, że ja mam wszystko od Boga. W praktyce co by to oznaczało? Oznaczałoby to to, że rano budzę się każdego dnia i zamiast zastanawiać się, jak się źle czuję, jaki jestem zmęczony, co mi dolega, albo co mi nieprzyjemnego spotka tego dnia, to ja zaczynam ten dzień od uznawania, co ja mam od Boga. Ja się obudziłem. Ja się ruszam, ja mam dom, ja mam rodzinę, ja mam bliskich. Ja mam tyle rzeczy od Boga, ja jestem katolikiem. Ja mogę pójść na mszę świętą. Mam tyle darów od Pana Boga. To jest uznanie tej podstawowej prawdy o miłosierdziu Boga, które wyraża się w akcie stwórczym. Uznaję, że wszystko mam od Boga. Wszystko mam od Boga. I wszystko jest darem. Więcej nic mi się nie należy z tych rzeczy, co mam. Nic mi się nie należy. A ja patrzę na siebie i mówię, ojejku, bo moje ciało ma fajnie, ale jest utrakowane. Tu jest szyka, tu nie boli, a tutaj coś jest nie tak. To wszystko, co mam, jest darem od Boga. Uznanie to jest nieustanne chwalenie Pana Boga w swoim życiu. I dalej, że wszystko zależy od Boga. Nie ode mnie. Nie od moich planów, nie od mojej wizji, nie od moich pomysłów, chęci, pragnień. Wszystko, co nam zależy od Boga. On mi dał, on zabrać może, jak pisze Hiob. Któż mógł to zabrał? A co ja mogę na to, że Pan Bóg mi zabiera mnie w siły powiedzieć? On ma prawo do wszystkiego, bo to wszystko od Niego pochodzi. Uznać to, że wszystko mamy od Boga. I uznać to, że wszystko od Niego zależy. I za to wszystko chcieć okazać Mu wdzięczność w naszym życiu. To jest godna odpowiedź daru Bożego miłosierdzia, który wyraża się w stworzeniu nas wszystkich i w daniu nam wszystkiego. Ale człowiek sobie myśli inaczej. Ponieważ przypisuje sobie wszystko, co ma. Wszystko, co ma, przypisuje sobie. To ja się trudzę. To ja się napracowałem. To ja coś zrobiłem. To do mnie to należy. To są moje pieniądze. To są moje rzeczy. To są moje pomysły. To są moje plany. To jest mój dom. To wszystko do mnie należy. Nie. Nic do ciebie nie należy. Bo wszystko, co masz, pochodzi od Boga. Dalej człowiek mówi, ale ja, moja wola, ja chcę tego. To ja mam taki pomysł na życie. To ja chcę tam żyć, to ja chcę tego człowieka. To ja chcę taki sposób życia, to ja chcę tą przyjemność. To moje. Gdzie? To jest nieustanne przeciwstawianie się Bożemu miłosierdziu. Taka postawa jest nieustannym walczeniem z Bożym miłosierdziem. To jest zwalczanie Bożego miłosierdzia. To, co my bardzo często w swoim życiu uprawiamy.
uznanie, poddanie się tej dobroci Boga, temu wszystkiemu, co od Boga pochodzi. A nie temu, że ja coś wyszarpuję dla siebie, bo ja mam taki pomysł, bo ja tak chcę, bo ja tak pożądam. Dzisiaj człowiek żyje nieustannie i krzyczy, Bóg mnie ograniczy. Przykazania mnie ograniczają. A ja mam mieć wolną wolę. A moje ja i moje chcę powinno być uszanowane. Człowiek zamiast podkreślać prymat Boga w swoim życiu, nieustannie mówimy, to człowiek ma godność. To człowiek ma wartość. To człowieka uszanujemy. To z człowiekiem się liczy. To człowieka adorujemy. To dla człowieka zwracamy uwagę. I dziś tak się dzieje. Zwracamy uwagę na człowieka, ale nie przejmujemy się Bogiem. Kłaniamy się człowiekowi, ale nie przywlekamy przed Najświętszym Sakramentem. I tak dalej można by mnożyć tego przykład. Liczymy się z sobą, z tym, że się źle czujemy, albo mamy inne plany, albo znajomi nas odwiedzają i już nie mamy czasu na przeświętą niedzielę, na nabożeństwo, na modlitwę. Bo to ja, moje prawa, moje potrzeby i innych ludzi są na pierwszym miejscu. Bo ja, bo moja rodzina, bo moje dzieci, bo moje wnuki, bo wszyscy mają pierwszeństwo przed Panem Bogiem w naszym życiu. A kto nam to wszystko dał? A od kogo to wszystko pochodzi? A do kogo to wszystko należy? Postawa, której człowiek siebie stawia w centrum wszystkiego. A dzisiaj mamy takie czasy, w których panuje absolutny antropocentryzm. Wszystko dla człowieka, wokół człowieka, z człowiekiem, wszystko wokół niego się kręci. Człowiek jest godny uwagi, człowiek jest biedny, człowiek jest niedowartościowany, człowiek jest niezauważony. To człowiek się źle czuje z tymi Bożymi przykazaniami i z tymi ograniczeniami różnego rodzaju. A Bóg? A gdzie jest Bóg? W tym całym świecie, społeczeństwie, które wyrasta dookoła. Nie liczy się. To jest zwalczanie Bożego miłosierdzia, taka postawa. A nie powierzanie się Bożego miłosierdzia. Zrozumienie nawet już na tym etapie prawdy o miłosierdziu Boga, który dał nam wszystko, nam, mizer, biedny, nędzny, nic nie mający, to jest uznanie, że to nie ja jestem godzien litości, dlatego, że nie wiem, że zniszczyłem swoje życie. Ale to Bóg jest godzien największej całej miłości, bo obdarzył mnie wszystkim. I to nie chodzi, że ja nie jestem biedny, bo jestem grzesznikiem. Jestem. Ale jeżeli mam wyjść ze swoich grzechów, to tylko przez to, że będę uwielbiał Boga w Jego miłości, a nie adorował siebie w swoim życiowym błędem. Czy wyraz działania Bożego miłosierdzia to jest pragnienie Boga, aby temu człowiekowi, który jest mizer, nędzny i który tak nędznie wywdzięczył się swojemu Bogu, że w ogóle się z nim nie liczy, ale Bóg jeszcze chce dać temu człowiekowi udział w swoim boskim życiu. To znaczy chce go mieć w niebie. I żeby do tego doprowadzić człowieka, który się w grzechu topi swoim własnym, wyrazem miłosierdzia Bożego było wcielenie i odkupienie. Bóg przyszedł na ten świat i umarł na grzechu, aby człowieka z grzechu wyrwać, aby dać mu możliwość zbawienia siebie, a nie potępienia, bycia z Bogiem, szczęścia wiecznego razem z Bogiem. Przyjęcie Bożego miłosierdzia w tym aspekcie drugiego działania Pana Boga
Jego krwią. Ci, którzy zanurzają się w Trybunał Bożego Miłosierdzia, jakim jest sakrament pokuty i pojednania. Ci, którzy pokutują, ci, którzy się nawracają, którzy błagają Boga o łaskę, ci zanurzają się w miłosierdzie. Ale ci, którzy to odrzucają, którzy nie zmieniają nic w swoim życiu, którzy w Chrystusa nie chcą uwierzyć, którzy Jego sakramentów przyjąć nie chcą, którzy odrzucają miłość Boga, która już więcej nie była się w stanie wyrazić niż w Jezusie Chrystusie. No to nie przyjmują miłosierdzia. Oni z tym miłosierdziem walczą. Oni odrzucają to miłosierdzie. Jak możemy mówić, że oni przyjmują Boże miłosierdzie, znaczy co? Jeżeli odrzucają Chrystusa, tak jak mówi święty Jan, kto w Niego nie uwierzył, się potępi. Bo odrzuci, ponieważ Bóg posłał swojego Syna w ten świat nie po to, aby potępił świat, ale zbawił. Ale kto w Niego nie uwierzył, Go nie przyjął, to sam się nie potępi. Nie możemy mówić, że miłosierdzia Bożego dostępują ci, którzy Chrystusa odrzucają, którzy nie chcą zmienić swojego życia. Tylko na takiej zasadzie, że no Bóg jakoś to tam załatwi w ich życiu. My mamy zrobić wszystko, aby człowiekowi głosić miłosierdzie, to znaczy powiedzieć mu: Pan Jezus gotów jest Ci wszystko udzielić. Wszystkiego, ale musisz do Niego przyjść. Jezus zbawi Cię, odkupi, ale musisz się do Niego zbliżyć. Musisz się do Niego zbliżyć. Po miłosierdzie Boga objawiło się na krzyżu. Tam, gdzie Chrystus umierał za nas. A został pośród nas, jak to nieustannie, wielokrotnie podkreślał w swoich pismach, listach, błogosławiony się Sobocko, co z najwyższym wyrazem czy znakiem miłosierdzia jest Eucharystia. Bo tu Chrystus zostawił nam swoją rękę i śmierć, abyśmy z niej korzystali. To są dwa aspekty, dwa działania miłosierdzia Boga. Stworzenie i wcielenie, odkupienie, po to, aby człowiekowi obdarzyć człowieka życie Boże. Dzisiaj zdarza się nam słyszeć, że przeciwstawienie takie miłosierdzie i sprawiedliwości. Mówimy często, że sprawiedliwość została wyparta przez miłosierdzie, albo zasłonięta przez miłosierdzie. Tak Pan Jezus nie mówi, dzienniczku do siostry Faustyny. Kiedy zestawia te dwa określenia, Boża sprawiedliwość i Boże miłosierdzie, mówi w ten sposób: nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę jako król miłosierdzia. To nie to, że nie będzie sprawiedliwości, bo jest miłosierdzie. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę jako król miłosierdzia. Co to znaczy? To miłosierdzie jest w pewnej chronologicznej kolejności przed sprawiedliwością, ponieważ przychodzi do nas Chrystus, aby dać nam szansę skorzystania z Jego miłosierdzia. Ale nie dlatego, że miłosierdzie usuwa sprawiedliwość. Nie. Drodzy moi, czy Bóg może być niesprawiedliwy? Czy Bóg może pozbyć się swojej sprawiedliwości? Czy wyobrażamy sobie sędziego, do którego przychodzą pokrzywdzeni, którym ktoś zniszczył życie albo zamordował bliskich, a sędzia, patrząc na zbrodniarza, powiedział: nic się nie stało, idź wolno, czuj się dobrze. Czy byśmy byli pogodzeni z takim stanem rzeczy? Sprawiedliwość jest cechą Boga. Jest cechą Boga.
Bóg nie może nie być sprawiedliwy. Nie ma takiej możliwości. Musiałby nie być sobą. Bo sprawiedliwość to jest danie każdemu to, co się jemu należy. I Słowo Boże to potwierdza, kiedy mówi, że dobrzy będą za dobre wynagrodzenie, a zło, a źli za zło kara. Sprawiedliwość, Bóg jest sprawiedliwy. Jest sprawiedliwy. I tak jak sam mówi także do siostry Faustyny, ja przyjdę jako sędzia sprawiedliwy. Ale nim przychodzi jako sędzia sprawiedliwy, działa jego miłosierdzie. Ale sprawiedliwość musi być dokonana. Musi się dokonać. I ona się dokonuje. Więc przecież wiemy, że to, co dokonał Chrystus Pan, przychodząc na ziemię, wcielając się i umierając na krzyżu. Dlaczego było to potrzebne? No właśnie dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy. I że gdybyśmy usunęli sprawiedliwość z tego świata, to by się wszystko rozsypało. Bo to jest zasada istnienia wszystkiego, sprawiedliwość. Po to Ojciec wysyła swojego Syna na mękę. Ponieważ sprawiedliwość tego się domaga. Ponieważ za grzech i zbrodnię człowieka, każdego z nas, Bóg przyjmuje ofiarę zastępczą. Na takiej zasadzie, jak ktoś zrobi gigantyczny dług i nie masz czego spłacić, a przychodzi jego przyjaciel i mówi, ja to zapłacę. Za niego. I Chrystus Pan to czyni wobec każdego z nas. Ja to zapłacę, ja to wyrównam, ja ten dług spłacę. Ofiara zastępcza. On nam wypłaca nasz dług, wypłaca dług sprawiedliwości. On nie może nie mieć sprawiedliwości. Nie może, bo by musiała być niesprawiedliwość wtedy. Więc sprawiedliwość istnieje, ale Bóg w swoim miłosierdziu, czyli tym ogromnym działaniu swojego serca pełnego miłości do nas, nędzny, wychodzi, daje nam swojego Syna. I to jest miłosierdzie, które wychodzi jakby przed sprawiedliwość. Ale teraz tak. Nie jest tak, że sprawiedliwości nie będzie. Nie, miłosierdzie nie likwiduje sprawiedliwości. Ale ono działa w ten sposób, jak to ładnie uczy nas dawniej Kościół swoim nauczaniem, że człowiek, któremu się należy duża kara, otrzyma tę karę zmniejszoną. A ten, który zrobił mało dobrego, to to jego dobro będzie powiększone. Bóg przychodzi, daje najwięcej dań człowiekowi, które może brać. Ale nie mówi, że zbrodniarz nie jest zbrodniarzem. Nie mówi, że grzesznik nie jest złożnikiem. Dlatego, że jest miłosierdzie. Nie. Sprawiedliwość jest. Bóg pomnaża więcej niż nam się należy nasze dobro. I zmniejsza karę, która nam się należy. Ale nie wycofuje sprawiedliwości. Nie likwiduje miłosierdzie ciała. Po to, żeby ratować jak najwięcej. I co jest wyrazem na przykład miłosierdzia Bożego? Jednym z najbardziej oczywistych. Kochani moi, istnienie czyśćca. Istnienie czyśćca jest jednym z najbardziej oczywistych wyrazów Bożego miłosierdzia. Bo Bóg nie musiałby powoływać, tworzyć czegoś takiego jak czyście. To znaczy, bo kto trafia do czyśćca? Przypomnijmy sobie. No to czyśćca trafiają ci, którym grzechy co do winy zostały odpuszczone, ale ciążą na nich skutki ich grzechów. Zło, cierpienie, które sprawili, ból, łzy wobec innych.
niesprawiedliwość wobec Boga, to znaczy nie oddanie temu, co się Bogu należy. I to by na nas ciążyło. Byśmy byli wolni co do ciężkich grzechów, ale by ciążyły na nas te wszystkie przywiązania do tych rzeczy, które nam bardziej nam zależy na nich niż na Panu Bogu. A jest ich wiele zaręczy każdemu z nas. Jesteśmy przywiązani do siebie, do swojego komfortu, odpoczynku, przyjemnostek, różnego rzeczy, które lubimy i tak dalej, i tak dalej. I chociaż może pozbyliśmy się ciężkich grzechów w naszym życiu, ale ile jest rzeczy tak naprawdę, na których nam zależy? Więcej niż na Panu Bogu. Dla Niego nie jesteśmy w stanie z nich zrezygnować. Choć to nie są wielkie, złe rzeczy. Ale one by na nas ciążyły, a kto nie ma czystego serca, nie wejdzie do nieba. I chociaż co do grzechu ciężkiego byśmy byli korekt przed Panem Bogiem, to byśmy nie mogli się dostać do nieba z powodu tego, że nasze serce jest przywiązane do wielu innych rzeczy. Bardziej niż do Pana Boga. I dlatego jest czyściej. Wyraz Bożego miłosierdzia. Bóg daje człowiekowi szansę, aby jeszcze po śmierci odpokutował i oczyścił swoje serce. Żeby się przygotował do wejścia do nieba, czego nie zrobił za życie. Ponieważ jeszcze na mnóstwo innych rzeczach bardziej zależało niż na Panu Bogu. Chociaż pozbył się ciężkich grzechów. To jest wyraz Bożego miłosierdzia. Bóg niesłychanie wychodzi do człowieka. Niesłychanie wychodzi do człowieka. I to jest jego miłosierdzie. I chociaż czyściec nie jest czymś przyjemnym, wręcz przeciwnie, jest niesłychanie cięższy. To jednakowoż jest obrazem miłosierdzia Bożego, ponieważ Bóg daje nam szansę jeszcze po śmierci się oczyścić. Ponieważ w takim stanie, z jakim wychodzimy z tego świata, to nie jesteśmy w stanie stanąć przed Bogiem. By żyć w Jego obecności. Dalej. Mówi się często, że miłosierdzie Pana Boga, niezależnie co robimy, niezależnie jak żyjemy, to nas uratuje. Tak niektórzy myślą. Czy tak odbierają taką wybaczoną naukę miłosierdzia? Czy tak może być? Nie. Bóg by nas nie szanował, gdyby tak było, ponieważ stworzył każdego z nas wolny i rozumny. Jesteśmy osobami. Na wzór, na podobieństwo, na obraz, podobieństwo Boga jesteśmy. Mamy niezwykłą godność. I w tej godności zawiera się także to, że możemy odrzucać Boga, Jego łaskę. I możemy ją przyjąć. Gdyby Bóg nam chciał wcisnąć jakąś łaskę, nie licząc się z nami, z naszą byciem osobą, z naszą wolną wolą, z naszym rozumem. By nas traktował jak robotów, jak niewolników, jak dzieci, jak przedmiot, by nas przestawiał z miejsca na miejsce. Nie. Miłosierdzie Boga chociaż jest najważniejszym jego przedmiotem, wyrazem nieskończonej miłości Boga do nas, nędzny. Nie może stać się rzeczywistością życia jakiegokolwiek człowieka bez Jego decyzji, bez Jego udziału, przynajmniej bez jego chęci. I dlatego tak ważny jest kult Bożego miłosierdzia, który Pan Jezus przekazuje się w Trzechostynie. I mówi, niech chociaż ucierpią jej tą koronę. Niech chociaż mówią o krwi i wodę. Niech powiedzą, chociaż Jezu ufa to. Niech czegoś się chwycą. To nie jest tak, że to samo przyjdzie i wszyscy czwórkami do nieba. Nie. Bez woli czy wiedzy człowieka, nie. Byłoby to niegodne człowieka. Bóg tak nie działa. Nie po to Jego Syn umarł na krzyżu w taki sposób,
żeby uszanować sprawiedliwość i żeby uszanować naszą wolną wolę. Nie, my musimy przyjąć to Boże miłosierdzie. Przyjąć musimy to Boże miłosierdzie, które jeszcze raz powtarzam, najważniejszym celem tego Bożego miłosierdzia jest nasze wieczne zbawienie. Nie to, żeby nam poprawić istnienie tutaj na ziemi, żeby nam było lepiej, bo mamy, nie wiem, złych rządzących, albo się źle dzieje, albo jest bieda, albo jest klęska, albo nie ma pracy, albo, nie wiem, są nierówności społeczne, albo ludzie cierpią. To nie znaczy, że te rzeczy są nieważne. Są istotne, ważne i mamy im przeciwdziałać, jeżeli możemy. Ale miłosierdzie Pana Boga odnosi się do naszego zbawienia przede wszystkim. I nasze uczynki miłosierdzia wobec innych ludzi też mają taki cel, abyśmy ich do miłosiernego Boga przyprowadzili. Aby się nawrócili, aby przyjęli Jego łaskę. Aby skorzystali z tego, co Chrystus dla nas zrobił. I te nieustanne skargi, które Pan Jezus mówi do siostry Faustyny, swoim dzienniczku, kiedy mówi, ja dla ludzi łaskę jestem w stanie wybielić każdego człowieka, choćby jego grzechy były czerwone jak szpary. Ale ludzie nie chcą do mnie przyjść, mówi Pan Jezus. Ludzie nie chcą mnie poprosić. I moje ręce są związane, mówi Pan Jezus. To nie jest tak, że w imię miłosierdzia będziemy zakrywali grzechy. Nie, Bóg nie zakrywa grzechy. Nie udaje, że ich nie ma. Nie nazywa zbrodniarza kimś świętym. Nie. Bóg chce każdemu człowiekowi okazać swoją łaskę. Ale człowiek musi z tej łaski skorzystać. Musi przyjąć Jezusa Chrystusa. Musi nie niszczyć Bożego miłosierdzia, tylko wnieść rzeczywiście za dużo. I ufać Bożemu miłosierdziu to nie znaczy z założonymi rękami czekać, aż nie wiem, co się stanie z moim życiem, aż umrę. I okaże się, że za późno jest na zbawienie. Tylko już dziś Jezus mówi do siostry Faustyny, jestem w stanie jak wielkiego grzesznika doprowadzić do wielkiej świętości. Ale ludzie tego nie chcą. Nie chcą poddać się mojemu prowadzeniu. Nie chcą skorzystać z mojej łaski. Co zapatrzeni w siebie. Troszczą się bardziej o siebie niż o mnie. Zależy mi bardziej na sobie niż na mnie. I tak dalej. Kochani, moje miłosierdzie to nie jest rzeczywistość, a Pan Bóg w jakiś sposób tam przymknie oczy. Nie tak, jak niektórzy mówią, nie może być nikt w piekle, bo nasze piekło, jak się przyjmie całą tą naukę Kościoła, jest tak niewyobrażalnie straszne, jeszcze trwa całą wieczność. Niemożliwe, żeby być tam nie. Bo Bóg jest miłosierny. Nie. Bóg jest też sprawiedliwy. Kto nie przyjmie Chrystusa, miłosiernego, króla miłosierdzia, stanie przed sędzią sprawiedliwym. I otrzyma dokładnie to, co mu się należy. To orędzie jest niesłychanie ważne, ale sens tego orędzia jest tylko wtedy, kiedy człowiek je przyjmie. Jeżeli je przyjmie, jeżeli się uchwyci Jego, jeżeli otworzy się na Chrystusa. I o to błagajmy, o to prośmy dla siebie i dla innych. Nie przymykajmy oczu na swoje grzechy, mówiąc, jakoś to będzie. Nie. Wołajmy, otwórz się na Chrystusa. Przyjmij. On wszystko da dla ciebie. Ale musisz się do Niego zwrócić. Musisz się do Niego zwrócić. Jak długo trwa Twoje życie? To nie grzech jest problemem dla Boga, nie największa nawet zbrodnia, tylko ludzka obojętność,
niewiara, niewierność. To jest drama w rodzinie. Czuję się niczym nie przyjmuje. Wszystko pod tym spływa. I dlatego Jezus mówi, celnicy, nierządnicy przed wami wchodzą do Królestwa Niebieskiego. Bo im zależy, a wam nie. Dlatego Jezus pokazuje swojego ojca jak pasterza, który zostawia 99 owiec, a idzie za jedną, która się pogubiła. I ją przynosi do owczarni, a tymi 99 ciała się nie przejmuje, bo oni, jak mówię na miejscu, nie potrzebują klawnicy. Czyli nie potrzebują Bożego miłosierdzia. Przynajmniej tak żyją i tak uważają. Dlatego Jezus mówi, większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99, którzy nie potrzebują nawrócenia, a wręcz go nie chcą. Nie grzech jest przeszkodą dla Boga. Nawet największe zdrowie. I tak jak Jezus mówi, kocha mnie mocno ten, któremu wiele darowało. A ten, który przynajmniej tak uważa, że mało mu się darowało, to mało miłuje. Jeżeli my nie zrozumiemy, jak bardzo jesteśmy obdarowani przez Pana Boga, jeżeli nie będziemy nieustannie wracali do tej dysproporcji mizer i kor, że my jesteśmy mizer, my nic, my nędzą jesteśmy. Bóg by się mógł nam zupełnie nie przejmować. Bóg by nam tysiącami, milionami przerzucać nas z miejsca na miejsce. Moglibyśmy być jak odpadki przy produkcji czegoś tam, gdyby Bóg miał jakiś plan. Bo nic nie znaczymy wobec Pana Boga. Tym, nic zupełnie. Kto zwraca uwagę na to, że nastąpi nam ruch? Nikt. A Bóg się z nami liczy w ogromie swojego miłosierdzia. Czy to jest powód, żebyśmy Boga, że tak powiem, wykorzystywali? Ale mówi, teraz ja się liczę. Jak tak niektórzy mówią, nie miałem ochoty przyjść do kościoła. Albo nie miałem takiego poczucia, takiej chęci. Dla kogo ty to przyjmujesz? Dla siebie? To byś się lepiej poczuł. Kto to jest ważny? Kto tu jest ważny? To jest ważne w Twoim życiu. Ważniejsze od tego, od którego masz dosłownie wszystko. Kto? Jak my odpowiadamy Bogu na Jego miłosierdzie? A jeszcze tym miłosierdziem sobie buzię wycieramy często. Bo tak nam się wydaje. Miłosierdzie Pana Boga jest największym Jego przymiotem. Obyśmy się umieli w nie naprawdę zanurzyć.